Delikatny łosoś podany na pysznym pesto z rukoli i awokado to danie bardzo proste w przygotowaniu i zaskakujące w smaku. Polecam do wypróbowania, a po inne kulinarne inspiracje zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Z łososia odcinam skórę i kroję go na dwa kawałki. Solę. I skrapiam cytryną. Łososia gotuję na parze przez 4 minuty. W międzyczasie przygotowuję zielone pesto. Do pojemnika blendera przekładam rukolę, dodaję awokado, orzechy włoskie, wciskam sok z cytryny i wlewam oliwę z oliwek. Następnie dodaję sól, świeżo mielony pieprz, ząbek czosnku i suszoną papryczkę chili. Całość blenduję do uzyskania kremowej konsystencji. Ugotowanego łososia podaję z pesto i brązowym ryżem. Danie jest naprawdę pyszne. Koniecznie wypróbujcie, a po inne zaglądajcie na talerzpokus.tv.